Co my tu możemy zrobić? To se zostawimy, to se wyrzucimy, to se zostawimy, to se wyrzucimy, no wyrzucimy se, zostawimy se, to popiszy z rama. Kur mój do. Toporek. No dobra, daj. No ja amulet Mechmage'a bym sobie zrobił. No jest to całkiem ciekawy deczek. Oba. Niech będzie, ale bez coina. Następnej turze chcę jakąś czwórkę koniecznie zagrać. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Kto nam przeliteruje z naszari? 10 armora do szyclama. 10 ataku. Średnio. Młyniec. Dobra, weźmy ten puklerz. Będzie. Daj gościu. Co my tu możemy interesującego zrobić? No, zagrać się, chcę i zabić tego. Nie. Armora mam dużo, tylko co ja mam z tym armorem zrobić? Dobry, dobry. Mam armora. I tyle z tego mi. Nikt mi nie przeszkodzi. Nikt mi nie przeszkodzi. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak i zrobimy tak. I graj. Nawet to nie wygląda tak źle w tym momencie. Człowiek faktycznie trochę irytujący ten Pirate Warrior zaczyna się stawać. Nie tak szybko. Guardielas, Guardielas. Więcej ziomków! Czemu ja nie mam bójki? Ale mam takie. Okej, okay, to było nawet spoko. Dobra, teraz odchodzi Rokara, co już nie jest takie spoko. Jak siada kontrol naga? Kontrolna naga siada na armorze.
Beczunia na 100%. Ja chcę używać tej broni. Jak zagram to i broń, to tak. Jak zagram to, to nie. No dobra, zróbmy tak. Niech będzie. Mam 8 many, to może zagram. Nagę i topór. No zagramy na gej topu. O nie, co za gówno. Wybornie. Wybornie. A jak patrzę na deki w stylu szósta tura Lethal, to odechciewa mi się grać. A uważasz, że za czasów Naxa, Blackrock i G&G nie było deków, które miały w szóstej turze Lethal? Zróbmy tak. Kto się zgłosi? Shield Slam. Zróbmy tak. Rokara, okej, okay, sztos. Mnie uspokaja! Nie pamiętam za dobrze, ale przyjemniej się grało, przynajmniej według mnie. Czyli nie pamiętasz tego, czy były deki, które miały Lethal w szóstej turze, ale pamiętasz, że przyjemniej się grało. Okej, okay, no spoko, ale... Nie wydaje ci się, że troszkę to sensu nie ma? Nikt nie przeszkodzi. Bujeczka. Graj. Znaczy, to mnie to nie graj, ale gin. I weźmy to, zabij. Gotowe. I graj. Dla przypomnienia, jakby ktoś nie kumał, o czym mówię. Za czasów Vanillii był deck, który do dzisiaj jest przez wielu znienawidzony i uważany za najszybsze, najbardziej agresywne oraz bezmózgie agro, jakie istnieje, czyli Face Hunter. Był Freeze Mage, który zabijał cię permanentnie. Nie mogłeś nic na to poradzić, bo on cię po prostu zabijał. I dodatkowo jeszcze miał dwa ice bloki, przez to sam dwie tury był w stanie przeżyć. W związku z czym, jeżeli myślicie, że to były jakieś, nie wiem, lepsze czasy czy coś tędy, to znaczy, że chyba nie do końca je pamiętacie, tak mi się wydaje. Dobra, robimy tak, nie, robimy tak i robimy tak. Musimy się uzbroić trochę. No niestety 7 żyćka to trochę za mało. Nadymiasz. Nadymiasz. A, wezmę tego. Niż bestie. Czy to może być jakaś bestia? Raczej wątpię. Ale to może być przydatne. I może być jeszcze takie. I może być shield slamming. I graj. Jedyna, czy może nie jedyna różnica, ale taka największa różnica w porównaniu do tego, co jest teraz, a co było wcześniej, na co można faktycznie narzekać, można chwalić, to to, że wcześniej deki bardziej grały stołem. W sensie były agro deki, były midrange deki. To były deki, które polegały na tym, że grało się stołem. Nie było tak dużo o te combo deków, które grały bardziej pasjansa. I nie było też takiego przemiału kart na ręce, że jeden dek jest w stanie dobrać, nie przesadzę chyba jak powiem, z 8 kart na turę.
I to są różnice, ale jeżeli chodzi o szybkość rozgrywki, jeżeli chodzi o to, w której turze był Lethal, to Facehunter potrafił wykręcić Lethal w czwartej turze. Nie w szóstej, w czwartej. Od czasów Vanilli, tej podstawowej wersji. Zresztą nie wiem, czy nie było jeszcze w becie. A jak nie, to w piątej już na pewno. Jednak Sramas był Undertaker Hunter, czy tam Facehunter, który był najmocniejszym deckiem, który był w historii. Więc nie, to nie wyglądało tak, że teraz są, nie wiem, jakieś ten, a deki szósta tura Lethal, a wtedy to 25 był Lethal, czy coś w tym guście. Czy ja chcę to zagrać? Elo baby, elo baby. Żadna siła na Azeroth nie jest w stanie mnie zatrzymać. Nie, ja was może to zabiję po prostu. I to lata, czy nie zobaczę raczej zbyt szybko. A nie sądzisz, że większość ludzi z natury mają tendencję do idealizowania przeszłości? Zapowiem się na idealizowaniu czasów Renu. Sądzę. Bo ludzie mają tylko ogólną wizję tego, jak to kiedyś wyglądało i dopisują sobie kolorowy scenariusz, a ten scenariusz wcale, ale to wcale nie był taki kolorowy. Tak samo jak to całe gadanie, o kiedyś to było lepiej, dzieci wychodziły na dwór i nie siedziały przed komputerem. No gówno prawda. Po pierwsze teraz też wychodzą na dwór i nie siedzą całymi dniami przed komputerem tylko i wyłącznie. A po drugie kiedyś się siedziało przed telewizorem. Było dokładnie to samo. Która to gra tym deckiem? Trzecia. Kiedyś nie siedziały przed komputerem, bo komputera nie było. Siedziały przed telewizorem. Albo to pierdolenie, że teraz wszyscy siedzą w telefonach i jak jesteś w towarzystwie, to nie ma z kim pogadać. To kurwa, fajne masz towarzystwo, jak wszyscy siedzą w telefonach. Nie chcę tylko pogratulować. Ja mogę zrobić tak? Spoko. Co do dzieci, to się niestety mylisz, ale to trzeba mieć dzieci, żeby to wiedzieć. Okej? Okay.